czwartek 8 października odbyła się pierwsza w historii gminy Istebna gala sportu. Na czerwonym dywanie nie zabrakło znanych sportowców z terenu gminy. Nowością była nie tylko gala, ale także finansowe nagrody wójta gminy. Z wielką przyjemnością mieliśmy, mówię w liczbie mnogiej, bo i wójt, i rada gminy, okazję nagrodzić uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki w dziedzinie sportu sportowców. Mieliśmy okazję również docenić naszych sportowców seniorów, podziękować symbolicznie prezesom klubów, trenerom oraz wszystkim działaczom sportowym, sponsorom, ale tylko niestety w ograniczonej liczbie uczestników, ponieważ nie chcemy naszych sportowców narażać przed sezonem. Nagroda wójta gminy Istebna za osiągnięte wyniki sportowe z 2019 roku trafiła do 9 sportowców, m.in. do braci Dominika i Kamila Burych. 2019 był takim rokiem i przełomowym, i kryzysowym, bo świetnie sobie radziłem na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o puchary kontynentalne, aczkolwiek główna impreza i jedna, i druga, bo miałem dwukrotne mistrzostwa świata, młodzieżowców i seniorów. No, nie przebiegły pomyślnie, tak jakbym chciał, mogło być dużo lepiej, no więc połowicznie. Było i przełomowo, i średnio. Plany na przyszłość? No, plany na przyszłość, no. Kiedyś usłyszałem fajne słowa, że jak chcesz ośmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach, nie? Także ciężko jest planować, tym bardziej w takich czasach, ale na pewno są ambicje. Główne to jest przygotowanie się do igrzysk. Mamy Mistrzostwa Świata w tym roku w Oberstdorfie. No i myślę, że tu jest główny cel, tam się będziemy przygotowywać, no a po drodze wiadomo, no Puchary Świata, no i będziemy walczyć, no niech się to wszystko odbędzie. Zrobiłem najlepsze wyniki na Puchary Świata, życiowe wyniki, jak na razie dotychczasowe w swojej karierze, także myślę, że to daje powód do tego, żeby być z tego sezonu zadowolonym. Wśród laureatów znaleźli się nie tylko biegacze narciarscy, choć właśnie ta dyscyplina w gminie Istebna cieszy się dużym zainteresowaniem. Tutaj są takie tradycje, są one kontynuowane od wielu pokoleń. Mamy bardzo zdolnych zawodników, są najlepsi w kraju. Wyróżniają się również już na zawodach międzynarodowych. Gala sportu prawdopodobnie już na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń gminy Istebna, na co bardzo pozytywnie zareagowali sami sportowcy. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że powstało coś takiego u nas, szczególnie, że to jest mała wioska. A mamy dużo zawodników, no i jak tu wspomnieli już, no z różnych dyscyplin, nie tylko, że nasze zimowe, no ale doceniają są inne dyscypliny, inni zawodnicy i ci młodzi, bo ci młodzi to są dla nas nadzieją na przyszłość. Tu nie chodzi już nawet o nas, no bo my kiedyś tam skończymy, a ci młodzi no muszą iść, żeby później było jakieś zaplecze, żeby później były jakieś wyniki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.